Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem taki króciutki, bo tylko i wyłącznie informacyjny, dlatego że od tego momentu, czyli w piątek od godziny 16, możecie używać mojego kodu, który jest dla każdego, z okazji Wielkanocy, z okazji legendarnego lochu, jak zwał tak zwał, w każdym razie kodzik jest dla wszystkich, którzy wbili przynajmniej 50 poziom, zaraz na spokojnie do tego wszystkiego przejdę, no ale jak widzicie, kodzik zresztą już jest widoczny nad kamerką, ale na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, kto planuje użyć tego kodu, kto już go użył, bo tak jak mówię, już od teraz można używać, to daję w tym momencie łapę w górę, żebym widział, czy jest was dużo. Oprócz tego oczywiście piszcie komentarze, czy poleciliście w swoich gildiach ten kod, czy go rozsyłacie, udostępniacie i tak dalej, bo to jest bardzo ważne, żeby nabić statystyki. Ja to powtarzam po raz kolejny, nie mam z tego nic materialnego, że tak powiem, żadnych pieniędzy ani nic, ale mam statystyki, którymi potem się wam mogę pochwalić. Tak jak przy okazji kodu z Skelevatora, nagrywałem osobny film na ten temat i tam naprawdę no dziesiątki tysięcy osób, zresztą kto oglądał ten wie, tego kodu użyło, więc teraz chciałbym, żeby również podobny wynik został zrobiony. Także piszcie komentarze i oczywiście subujcie z dzwonem, bo ja teraz biorę udział w takich akcjach już od jakiegoś czasu. W każdej akcji, jaką tylko Shake zorganizuje, to ja biorę udział, godzę się na to i tak dalej, żebyście po prostu żadnego kodu nie przegapili, więc teraz warto tego suba z dzwonem zostawić. No i okej, tak jak widzicie, Neutral podłoga Easter, to jest mój kodzik. Mam tutaj taką ściągę, więc myślę, że mogę sobie jej na spokojnie użyć. Ja to nagram troszkę wcześniej, nawet kilka dni wcześniej, natomiast wy to dostaniecie dopiero w piątek o godzinie 16, dlatego że dopiero w tym czasie mogę ten kod wam ogłosić, więc pewnie w piątek o 16 wleci informacja i na Discorda, i podejrzewam, że na Instagrama, i oczywiście tu na kanał film, i tak dalej, i tak dalej. No ale okej, jak widzicie, jest taki banerek, bardzo ładny, grafik mi zrobił, bardzo mi się podoba. Teraz będzie on nad moją kamerką. Jeżeli będzie jakiś kod taki ogólny, który daje jakiś specjalny staw, że tak powiem, tak jak było z okazji Elevatora czy teraz, to będzie właśnie taki baner nad moją kamerką widniał na odcinkach, które będę nagrywał w trakcie, jak będzie ten kod jeszcze trwał jakby, nie? Natomiast jeżeli chodzi o kody na nowe serwery, to one przeważnie dają to samo, więc będzie ten baner, który był tam pod koniec okresu ważności, że tak powiem, tego kodu na W54, czyli to był bodajże ten. To wam tak na chwilkę pokażę, ale to się nie sugerujcie, bo on już jest nieważny. No i okej, teraz sobie odpalę swoją ściągę i tak, lecimy. Tak jak mówię, kodzik z okazji legendarnego lochu oraz Wielkanocy, mamy kod dla wszystkich, dla każdego gracza i na każdy serwer. Jedyny wymóg to jest poziom 50+. Dlaczego? Dlatego, że to jest niby kod pod legendarny loch, a legendarny loch można dopiero ogrywać, że tak powiem, jak nasza postać ma 50 poziom albo wyższy. No to jakby logiczne i wydaje mi się, że no spoko, że to tak połączyli, w sensie no wiadomo, lepiej jakby kod był od pierwszego levela, więcej osób by użyło. No ale 50 poziom aktualnie to nie jest totalnie nic ciężkiego do wbicia, więc myślę, że i tak większość zdąży to wbić, dlatego że kod będzie ważny ponad tydzień, ale to też zaraz przejdę. Jak użyć tego kodu? Jeżeli ktoś nie wie, no to okej, lecimy. Klikamy sobie tutaj w plusik obok naszych grzybków, jak widzicie, klikamy gratis, no i wpisujemy Neutral podłoga Easter. To jakby, no wiadomo, nie ma tutaj nic skomplikowanego i klikamy daj mi bonus. U mnie jest jeszcze nieprawidłowy, dlatego że tak jak mówię, nagrywam to wcześniej. Jak wy to teraz zrobicie w tym momencie, to już będzie działało. Więc to podstawa, jeżeli chodzi o dalsze informacje. Co za to dostajecie przede wszystkim? Dostajecie 25 grzybków i 125 części monet. Czy jest to dużo, czy mało? W sensie, czy fajna nagroda, czy taka sobie? Ciężko określić, powiem wam szczerze. Nie jest to jakby bardzo nawiązanie do legendarnego lochu, chociaż ciężko by coś było do legendarnego dorzucić, no bo tam się głównie wchodzi za grzyby, więc no są niby te grzyby. Jest to 25 szczęśliwych monet, ale nie ma co narzekać. Dają tych kodów ostatnio bardzo dużo, praktycznie z każdej okazji, więc nie ma co narzekać, tylko trzeba brać. I tak jak mówię, kodu można użyć od 50 poziomu, dlatego że legendarny loch również od 50 poziomu można ogrywać. Co do legendarnego lochu, jest masa filmów z mojej strony odnośnie jak on działa i tak dalej, więc na spokojnie sobie obejrzcie, bo w sumie to on teraz z tego co wiem startuje. Pewnie dzisiaj wieczorem jeszcze, w sensie postaram się, żeby dzisiaj wieczorem jeszcze jakiś film z przechodzenia tego lochu nagrać, no ale to tak jak mówię, to już tam później oczywiście miejcie tego dzwona, to dostaniecie powiadomienie. No i okej, jak czas trwania tego kodu?
od teraz do 17 kwietnia 2022, czyli macie do niedzieli, tak naprawdę poczekajcie, to będzie, no tak, no to macie ponad tydzień, macie tydzień i dwa dni dokładnie, podejrzewam się 17 kwietnia, tam o 23.59 zostanie on dezaktywowany, więc śpieszcie się, żeby go używać, używajcie gdzie się da, jak nie gracie na jakichś postaciach, a mają one 50 ponad level, 50 plus oczywiście, to również go używajcie, rozsyłajcie po gildach, jak znajomych, no gdzie się tylko da, żeby po prostu ten kodzik się fajnie rozszedł. No i teraz ważne, bo też mam tutaj na tej swojej ściądze, jeżeli nie dostaniesz nagrody z kodu, to spróbuj się przelogować, spróbuj zdjąć, założyć broń ze swojej postaci i tak dalej, żeby po prostu to załapało. Serwery będą na pewno przeciążone, dużo osób będzie tego używało i tak dalej, więc no musicie być cierpliwi, ale tak jak mówię, przelogowanie albo nawet zdjęcie, założenie broni czy czegokolwiek powinno aktywować ten kod. Z Elevatorem nie było żadnych problemów, działało od razu, więc to akurat super. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to kod rozsyłajcie wszędzie, gdzie się da, w swoich gildiach możecie go dawać, znajomym, tak jak mówiłem, żeby nabić mocne statystyki. Jak ktoś się będzie pytał o jakiś kod, to po prostu dawajcie mu neutral podłoga e-aster, jak widzicie. Patrzę jeszcze, czy literówki nie zrobiłem, ale jest ok. Dobra, lecimy dalej. Kodu twórcy można użyć tylko jednego na konto, więc jakby będę oczywiście wdzięczny, jeżeli użyjecie mojego. Każdy kod twórcy daje to samo, wybierzcie swojego ulubionego, że tak powiem, no ale jeżeli tu jesteście, no to liczę, że jednak mimo wszystko użyjecie mojego, będę wam bardzo wdzięczny i postaram się po raz kolejny, jak już ta akcja minie po Wielkanocy i tak dalej, to podzielić się z wami, ile udało wam się nabić mniej więcej właśnie użyć tego kodu, bo pewnie takie info dostanę. Także, tak jak mówię, wszystkie dają to samo, więc oczywiście będę wdzięczny, jak użyjecie mojego. No i tak jak już wspominałem, kodu możecie użyć nawet na kontach, na których już nie gracie, a macie tam ponad 50 level, to też statystyki nabije, też będzie spoko, nie? Więc jakby, zresztą macie ponad tydzień, więc nawet jeżeli nie macie 50 levela, to w tym momencie gierka tak szybko idzie, że i tak ten level 50 plus nabijecie w ten tydzień, więc wydaje mi się, że i tak jak nie teraz go użyjecie, to będziecie go mogli użyć, jak ten level wbijecie. No i okej, to by było na tyle z tego, co widzę. Wszystko chyba powiedziałem, tak jak mówię. Także jeżeli jakieś tam macie wątpliwości, to piszcie komentarze, postaram się wam odpowiedzieć, ewentualnie na Discordzie, to też wam tam ludzie będą odpowiadać, ale raczej wszystko, co powinienem powiedzieć, to powiedziałem. 25 grzybów, 125 szczęśliwych monet, lepsze to niż nic. Ten 50 poziom, skoro to jest podłoga Easter, no to w teorii powinno to być na Wielkanoc, więc raczej jakiś 10 level bym dał czy coś takiego, no ale łączą go, tak jak mówię, z legendarnym lochem, no to jakieś tam powiedzmy uwzględnienie tego, że to jest właśnie 50 poziom, a nie tam 10 czy jakiś niższy, jest powiedzmy w miarę ok. No i co? I chyba tyle z tego, co widzę. Chyba wszystko jest powiedziane, więc ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Życzę miłego ogrywania legendarnego lochu, który również z tego, co wiem, właśnie wystartował. No i spodziewajcie się dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ode mnie filmu, jak również ten legendarny loch przechodzę. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, na Instagrama przede wszystkim. Nie wiem, zostawiajcie łapę w górę, suba z dzwonem, co tam tylko chcecie. Dzięki piękne, trzymajcie się i cześć.